Tuż przed meczem czwartej ligi grupy zachodniej, gdzie Apis Jędrzychowice, do niedawna lider tych rozgrywek, zmierzy się z outsiderem Górnikiem Boguszów Górce. Czego możemy się spodziewać po meczu, gdzie różnica pomiędzy dwoma drużynami jest tak duża? Znaczy, wie pan, różnice pomiędzy drużynami to się udowadnia na boisku. Tabela nigdy, nigdy. No nie zawsze to odzwierciedla. Wracając do początku pytania, no to jeszcze ponoć nadal lider, bo mamy jeden mecz mniej. Ale tu żartuję oczywiście, jeszcze jest kupa grania do końca i bo to już nas tutaj niektórzy skazywali na awans do trzeciej ligi, oczywiście w cudzysłowie, przed rozgrywkami. To jest piłka nożna, udowodnił nam to Orkan Szczedrzykowice w niedzielę, gdzie przegraliśmy. Po świetnym meczu z Karkonoszami, gdzie tam 7-1 wygraliśmy, tutaj przegraliśmy, tabela się troszeczkę spłaszczyła, mieliśmy wcześniej komfort, no teraz już tego komfortu nam brakuje, szczególnie, że za tydzień w środę znowu wyjeżdżamy i to do Głogowa, gdzie wiadomo, że prawdopodobnie no, będzie to zespół wzmocniony zawodnikami z pierwszej ligi, bo tam nie ma kolejki, dlatego jeszcze mówię, każdy mecz trzeba wyszarpać, każdy mecz trzeba sobie wybiegać, tutaj nikt się nie położy, tym bardziej, że oczywiście domyślam się, że na nas tam wszyscy się szykują. Zobaczymy, znaczy ja oczywiście nie przyjmujemy tutaj wiadomości, już rozmawialiśmy w szatni, żeby nam się tutaj cokolwiek wydarzyło, bo jeśli tak, to znaczy, że no nie tam nasze miejsce, gdzie jesteśmy aktualnie po prostu. Jan Migalski, zawodnik Apisu Jędrzychowice, który jeszcze nie tak dawno temu reprezentował barwy Górnika Wałbrzych. Damian, czego się możemy spodziewać po dzisiejszym spotkaniu? Jak ci się w ogóle też gra w nowym drużynie? W nowym klubie bardzo dobrze. Weszliśmy w pierwsze spotkanie, strzeliłem 2 bramki. Jestem zadowolony. Ostatnio przegraliśmy 2-1 z Orkanem. Mamy też coś do udowodnienia ludziom. No i na pewno wyjdziemy od początku skoncentrowani i będziemy chcieli narzucić swój styl gry. A czym się różni gra w takiej drużynie jak Apis Jędrzychowice od Górnika, gdzie występowałeś przez tyle miesięcy? Na pewno jestem zadowolony z treningów. Bardzo dobrze jesteśmy przygotowani do ligi. Bardzo dobrych zawodników mamy. No i na pewno mamy jakieś inspiracje na awans. Dobra, dzięki, nie zawracam. Ja już nie mówię. A teraz do trenera podejdziemy. Brawo! Już teraz. Przed nami mecz dość ciekawy. Apis Jędrzychowice, do niedawna lider. Drużyna, która jest bardzo silnym zespołem aspirującym do awansu do trzeciej ligi. I Górnik Boguszów Górce, Beniaminek tych rozgrywek, który za wszelką cenę stara się zatrzymać czwartą ligę tutaj dla Boguszowa Górce. Czego się możemy spodziewać po takim spotkaniu? Tak jak pan powiedział, na pewno silny zespół, który ma aspiracje do awansu do trzeciej ligi. Na pewno szanujemy ten zespół, bo Bogado był piłkę nożną, natomiast grają tutaj u nas. Na pewno się nie przestraszymy ich, wyjdziemy, powalczymy. Liczymy, że tutaj jakąś niespodziankę jesteśmy w stanie zrobić i uzyskać pozytywny wynik. Takie mecze zawsze wywołują dreszczyk emocji, zawsze też są dużą obawą dla kibiców, którzy obawiają się przede wszystkim kompromitacji. Co możemy powiedzieć, bo na ten temat, z tego względu, że ta drużyna Apisu jest silnym zespołem ofensywnym, strzela dużo bramek. Górnik ma problem z tym, żeby te bramki zdobywać, ale mimo wszystko liczymy tutaj na niespodziankę. Tak, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o mentalność zawodników z mojego zespołu, to czasami w niektórych meczach była taka sytuacja, że dostawaliśmy 2-3 bramki, no i przestawaliśmy po prostu grać w piłkę nożną. Ja przestrzegałem chłopaków przed tym, żeby dzisiaj tak nie było. Mecz trwa 90 minut, w piłce nożnej się wszystko może zdarzyć, także przestrzegałem przed tym, że nawet jak stracimy jedną bramkę czy 2 bramki, to mamy grać konsekwentnie swoje, to co sobie przed meczem założyliśmy. 11 kwietnia, stadion Boguszowie Górce. Zapraszamy na zaległą kolejkę czwartej ligi grupy zachodniej pomiędzy zespołami Górnik Boguszów Górce a Apis Jędrzychowice. Przed nami mecz, który najprawdopodobniej pokaże, co tak naprawdę w tym sezonie można oczekiwać po drużynie Górnika Boguszów Górce, który jako Beniaminek przede wszystkim stara się zrobić wszystko, by zachować czwartą ligę dla Boguszowa Górce. Jest to tyle trudna sytuacja, że zespół z Boguszowa Górce ma w tej chwili jedynie 12 punktów.
i do bezpiecznego miejsca w tabeli traci aż 6 oczek. Drużyna gości zdecydowanie inne cele na ten sezon. Mają w tej chwili piłkarze z Jędrzychowic w zasadzie jeden cel, gra o awans do trzeciej ligi. Składy z obu zespołów, goście grający dzisiaj w czerwono-czarnych strojach zagrają w następującym zestawieniu. Z numerem 88 w bramce zagra Adam Świątokowski, numer 7 były gracz Górnika Wałbrzych Damian Migalski, z numerem 5 Adrian Woźniczka, numer 9 to Brazylijczyk Ronaldo Cezar, 10 Kamil Zieliński, z 11 Krzysztof Pieśkiewicz, numer 14 Hubert Krawczun, z 15 zagra Łukasz Chodyga, z 16 Paweł Kościuk, numer 18 Jacek Bochnia, z numerem 19 grać będzie Tomasz Wojciechowski. Trenerem zespołu gości jest Gerard Jurewicz. Drużyna Górnik Bogusław Gorca zagra w całkowicie czarnych, jednolitych strojach i zespół prowadzony przez Rafała Siczka wystąpi dzisiaj w następującym zestawieniu. Numer 1 Marcin Jaskułowcki, numer 3 Rafał Grzelak, z 4 grać będzie Jarosław Pryk, numer 5 Rafał Pietrzak, z numerem 7 Wojciech Choiński, numer 9 Jarosław Maliszewski, z 10 Dominik Woźniak, z numerem 13 Ryszard Bejnarowicz, z numerem 14 Marek Pryk, z numerem 17 Patryk Ostrowski, numer 20 to Zygmunt Bejnarowicz. Rozpoczęliśmy, drużyna Górnika Bogusław Gorca. Przy piłce Jaskułowski, który zagrywa piłkę na lewą stronę. Gra, spodziewamy się tutaj gry twardej o każdy centymetr boiska. W zasadzie drużyna gospodarzy nie ma tutaj już nic do stracenia. Każdy zdobyty punkt z zespołem, który przyjeżdża do Bogusława Gorc, jest punktem na wagę utrzymania się w czwartej lidze. Oczywiście trzeba mierzyć siły na zamiary, chociaż piłka to taki sport, w którym niespodzianki zdarzają się nader często, to faworytem tego spotkania jest zespół z Jędrzychowic. Damian Migalski wywalczył tutaj rzut z autu, chociaż sędzia pokazuje, że piłka dla gospodarzy. Źle wyrzucony aut przez Grzelaka i goście grający z numerem 18 Bochnia wrzuca piłkę do środkowej strefy boiska. Woźniczka próbuje dalekiego zagrania na lewe skrzydło do Zielińskiego. Tam próba zgrania w piłki w pole karne, piąstkuje Jaskułowski. Jeszcze piłka z powrotem do pola karnego. Gospodarze ratują się przed stratą bramki. Sędzia pokazuje jeszcze pozycję spaloną. I za chwilę rzutem wolnym, pośrednim prowadzi piłkę do gry Marcin Jaskułowski. Piłkarze Górnika Bogusław Gorce rozgrywają w rundzie wiosennej drugie spotkanie na własnym boisku. Do tej pory zawodnicy Rafała Siczka tutaj na własnym terenie zmierzyli się i w poprzedni weekend z zespołem Nysy z Gorzelec, gdzie padł bramkowy remis i zamiast spodziewanych 3 punktów jedynie jedno oczko dopisało się na konto drużyny z Bogusława Gorc. Jest to o tyle trudna sytuacja, że tak jak wśród kibiców panuje przekonanie, jeżeli nie będziemy zdobywać punktów ze słabszymi zespołami, to z kim? Tamto spotkanie to już historia, chociaż mogła gra zespołu gospodarzy bodować się. Przez większą część spotkania to właśnie gospodarze dominowali na placu gry. Niestety zabrakło zimnej krwi, skuteczności. Teraz bardzo ładna akcja gości. Sędzia jednak pokazuje chorągiewkę w górze. Nie będzie rzutu rożnego. Ponownie spalony. Próba zagrania na lewe skrzydło do wychodzącego na czystą pozycję Wojciechowskiego. Ale obrońcy Górnika zrobili ten jeden krok do przodu i zamiast groźnej sytuacji mamy tylko rzut wolny pośredni za pozycję spaloną.
Apis Jędrzychowice to zespół, który zdobywa bardzo dużo bramek, potrafi ten klub strzelać kilka bramek w jednym meczu, średnia jaką w tej chwili goście mają na swoim koncie, faulowany tutaj wychodzący na czystą pozycję Pieszkiewicz. Średnia to 2,59 zdobytych goli na mecz przy zaledwie 0,76 goli straconych. Naprawdę jest to imponująca średnia. I przede wszystkim, co ważne, piłkarze Apisu Jędrzychowice są zespołem, który gra do samego końca. To właśnie w ostatnim kwadransie spotkań drużyna ta zdobywa najwięcej bramek. Rzut wolny. Piłka będzie wrzucona z prawej strony boiska w pole karne. Jaskłowski kontroluje od piłki i zagranie od Chodygi mija linię bramkową. Górnik rozpocznie z 5 metra. Górnik na trzecim miejscu od końca w tabeli i oczywiście te statystyki są też równie odmienne. Bramki zdobyte, średnia w tym sezonie to zaledwie 0,82 gola na mecz. Przy straconych 3,24. Niebezpieczne zagranie, piłka tuż nad poprzeczką. Próba takiego ni to strzału, ni to do dośrodkowania z prawej strony boiska. Próbował Damian Migalski, znany z tego, że nieszablonowe zagranie to było to, co kibice Górnika Wałbrzych lubili oglądać w wykonaniu tego piłkarza. Ciekawi jesteśmy, jak rozwinie się kariera tego zawodnika, który był naprawdę dużym wzmocnieniem wałbrzyskiej drużyny. Teraz będzie grać w rywalu, który ma jednak chyba lepiej w tym momencie zorganizowany zespół. Tutaj sędzia, widzę, pomaga Marcina Jaskuskiego, żeby szybciej wprowadził piłkę do gry. A wracając do wątku, to wydaje się, że jeżeli chodzi o Damiana Migalskiego, był to najlepszy z możliwych ruchów, jaki mógł ten piłkarz wykonać. Ma w tej chwili szansę rozwoju, gra w zespole, który przede wszystkim daje mu możliwość radości z gry. Jest piłkarzem, który lubi grać dynamicznie, lubi grać piłką jeden na jeden. Potrafi wykorzystać swoją technikę użytkową w taki sposób, że zaskakuje niejednokrotnie przeciwnika zagraniami, których nie jeden piłkarz mógłby mu pozazdrościć, nawet na tym poziomie czwartoligowym. Dobrze piłkę wybija do przodu Choiński. Teraz próba zgrania piłki w pole karne. Sam na sam z Jaskłowskim i niepewna obrona bramkarza. Piłka wychodzi na rzut rożny. Próbował strzelać Wojciechowski, tam sukurs poszedł mu Ronaldo Cezar. Niebezpieczne zagranie prostopadłe i piłka skozłowała tuż przed bramkarzem gospodarzy. Dzięki temu jego interwencja nie była tak czysta i pewna, do jakiej nas przyzwyczaił. Dośrodkowanie z prawej strony boiska. Piłka leci na 5 metr, wybija na obrońcy Górnika. Jest piłkarz rodem z Brazylii, Ronaldo Cezar, ale to zagranie było jak najbardziej nieudane. I mamy chwilę oddechu. Jesteśmy w tym momencie ciekawi, jak potoczą się dalsze minuty. 9 minut meczu za nami. Obie drużyny badają swoje możliwości. Nie ma w tej chwili ani jedna, ani druga ekipa przewagi w polu. Jest to co prawda pewnie tylko kwestia czasu, zanim jedna z drużyn narzuci tempo gry i będzie próbowała przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Zobaczymy, jak to się potoczy. Piłka w tej chwili daleko w pole karne rywali. Górnik Bogusław Gorce próbuje tutaj zamknąć przeciwnika na 16 metrze, ale ci bardzo sprytnie wychodzą dwoma prostymi podaniami wzdłuż prawej strony boiska. Migalski zagrywa piłkę w pole karne. Obrońcy Górnika bez problemu wybijają ją w środkową strefę boiska. Teraz Ronaldo Cezar, walczy też o piłkę Pieśkiewicz, który wyskoczył wysoko nad plecy Choińskiego. Sędzia doszukał się w tym zagraniu faulu i ponownie Górnik spokojnie ze środkowej strefy boiska będzie wprowadzał piłkę do gry. Ostrowski zagrywa piłkę na prawą stronę, tam próbuje swojego
szczęścia Woźniak, poddaje Bejdarowi Zygmunt. Próba strzału z dystansu, ale takim strzałem trudno będzie zaskoczyć bramkarza gości, który rzeczywiście może pochwalić się wysoką skutecznością gier. 0,76 straconych bramek na sezon. Ponownie piłka zagrana na lewą stronę. Zieliński z Wojciechowskim i rzut rożny dla Apisu Jędrzychowice. To już jest trzeci stały fragment gry w odstępie ostatnich 120 sekund. Goście najwyraźniej próbują prostymi środkami ze środka boiska, to na lewo, to na prawo, rozrzucić linię obronną przeciwnika po to tylko, żeby zrobić sobie trochę więcej miejsca i stworzyć sytuację strzelecką. Dośrodkowanie, piłkę w piąty metr, próba strzału, ale tym razem strzał niecelny, piłka tam odbija się od Ronaldo Cezara i mamy w tym momencie ponownie odbramkowy. Marcin Jaskółowski będzie wznawiał grę z piątego metra. No na razie mamy tutaj mecz spokojny, niewiele się dzieje przy dość sprzyjającej pogodzie. Przyjemnie ogląda się to, co się dzieje na boisku. Obie drużyny próbują grać wedle zaleceń trenera. Faul na Pieśkiewiczu. Jest przy piłce Ronaldo Cezar. Zostawia ją swojemu koledze z drużyny, grającemu z numerem 5 Woźniczka. To z tego, co do tej pory tutaj zauważyliśmy, etatowy wykonawca rzutów wolnych. Delikatna, miękka piłka na 11 metr i chorągiewka w górze. Sędzia odgwizduje pozycję spaloną. Czwarty spalony od początku spotkania. Widać, że linia obronna gospodarzy gra dzisiaj bardzo odważnie, ale przede wszystkim są zawodnicy bardzo skoncentrowani. Teraz daleka piłka do Woźniaka. Jednak osamotniony pod polem karnym przeciwnika zawodnik Górnika niewiele może zrobić teraz. Dosyć niebezpieczna sytuacja. Marcin Jaskółowski wybija piłkę prost do Woźniaka, który przechwytuje ją i indywidualnie mija rywala. Jest faulowany przez Hodygę. Sędzia cofa grę do momentu zagrania. Jest też piłkarz Apisu przez sędziego napomniany. Tutaj Dominik Woźniak wychodził, no może nie na czystą pozycję, bo na pewno miałby przed sobą jeszcze dwóch, trzech przeciwników, ale była to sytuacja na tyle groźna, dynamiczna, mocno mogła tutaj zagrozić bramce rywala Górnika. Jesteśmy w tym momencie ciekawi, jak zostanie rozegrany ten stały fragment gry. Piłka wrzucona na piąty metr, broni bramkarz, piąstkuje bramkarz Świątołowski na lewą stronę, jest przy piłce, bardzo ładny z wodą tutaj mija Bejnarowicz. Dobre zagranie Zygmunta Bejnarowicza, próbował zagrać piłkę w okolice pola karnego, dobrze jednak zablokowali to zagranie goście. Teraz Ronaldo Cezar wzięty w kleszcze, ta piłka z powrotem wraca do gospodarzy. Tu na lewej stronie Zygmunt Bejnarowicz, że na tą chwilę radzi sobie nad wyraz skutecznie. Stracił piłkę Choiński, zagranie do Migalskiego, który tutaj indywidualną akcją próbuje zaskoczyć Marcina Jaskółowskiego. Próba strzału dość odważna, około 17 metrów do bramki rywala, jednak uderzenie było na tyle niecelne, że Marcin Jaskółowski mógł spokojnie oglądać tor lotu piłki i w dalszym ciągu mamy wynik bezbramkowy. Choć powoli zaczyna zarysowywać się przewaga Apisu Jędrzychowice. 14 minuta spotkania i w dalszym ciągu 0-0. Dzisiaj jest to zaległa kolejka. Kolejka, która miała zostać rozegrana już na samym początku rundy rewanżowej. Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na to, żeby tam wiele z tych spotkań zostało odwołanych i dzisiaj oprócz tego spotkania mamy jeszcze bardzo ważne dla układu tabeli trzy inne mecze. Górnik Złotoryja podejmuje Odrę Ścinawa, Sudety Giebutów będą grać z Olimpią Kowary, a Olimpia Kamienna Góra podejmuje Mysę Zgorzelec. Sędzia tutaj dopatrzył się ostrego wejścia, nieczystego zagrania. Ronaldo Cezar
protestuje, a żółtą kartką ukarany został, jeśli dobrze dostrzegłem, gracz z numerem 18, Bochnia. Zagranie bezpardonowe. Tutaj miało się wrażenie, że piłkarz gości nie miał ochoty atakować piłkę. Spóźnił się ze swoją interwencją, trafił prosto w nogi rywala. Nie można było zachować się inaczej, ale to długie zagranie niestety nie dotarło do adresata i będą piłkarze musieli obie drużyny walczyć o piłkę ponownie. Na aut wybija Marek Pryk i to właśnie Bochnia ponownie, tym razem piłkarz Apisu źle wyrzucił piłkę z autu. Bejnarowicz Zygmunt zostawia piłkę swojemu koledze z numerem 3. Piłkę do gry wznowi Grzelak, który już wcześniej też raz pomylił się, wrzucając piłkę w niewłaściwy sposób. Grzelak, długa piłka w okolicy pola karnego, sędzia nie dopatrzył się falu, tam Bejnarowicz walczy o piłkę. Nie ma, jest jednak Zygmunt Bejnarowicz przy piłce, ładnie odegrał ją do brata Ryszarda, ale szybko goście piłkę odzyskali, wybili do przodu i to teraz w lewej stronie Zieliński. W środku obrony Jarek Pryk i grający z numerem 17 Patryk Ostrowski. Póki co grają zawodnicy dość pewnie, może poza jedną interwencją, gdy sam na sam z bramkarzem Jaskółowskim był Wojciechowski. Radzą sobie obaj zawodnicy doskonale, często wykorzystują grę na spalonego i tak na tą chwilę próbują odciąć od podań wysoko ustawioną drużynę Apisu, szczególnie dwóch bardzo ofensywnie ustawionych w tym spotkaniu zawodników, Pieśkiewicza i Wojciechowskiego, oraz bardzo szeroko grających na skrzydłach Migalskiego z Zielińskim, którzy już niejednokrotnie uciekali tutaj skrzydłem, wrzucając bądź próbując strzelać na bramkę gospodarzy. Na razie jednak w dalszym ciągu 0-0. Piłkarze Górnika dość spokojnie w obronie nie podpalają się. Ta głowa jest dużo bardziej chłodna niż tak jak w przypadku meczu z Nysą Zgorzelec, gdzie mieli gracze Rafała Siczka wpojony w jeden cel, zwycięstwo. I niestety, tak jak to czasami bywa, kiedy za bardzo się chce, nie wychodzi to tak, jak wyjść powinno. Tam, pamiętamy, skończyło się 1-1, ale też dla przykładu piłkarze Apisu Jędrzychowice przegrali w ostatniej kolejce z Orkanem z Trzedrzychowicy. Co prawda piłkarze Orkanu to też zupełnie inny poziom niż drużyna gospodarzy, ale jednak okazuje się, że Apis też jest zespołem, który można pokonać. I tak jak w rundzie jesiennej drużyna z Jędrzychowic zanotowała tylko jedną porażkę w całej rundzie, gdzie zespół musiał rozegrać 15 spotkań, tak w rundzie wiosennej, już w drugiej kolejce tej rundy zespół Apisu doznał pierwszej porażki, a więc zespół, który jest zespołem wyjątkowo skutecznym, ale również taki, który przy odrobinie zaangażowania i umiejętnej grze w liniach obronnych jest do pokonania. Zresztą w tym też upatrywał nadzieję trener Rafał Siczek, który od początku nastawiał swoich graczy do tego, by powalczyli, że jeżeli uda im się tutaj odpowiednio zachować dyscyplinę taktyczną, to prawdopodobnie jest to realne, by osiągnąć w tym meczu sukces. Co zresztą pokazują zespoły w różnych rozgrywkach ligowych. Tutaj naprawdę każdy wygrać może z każdym, niezależnie jaka jest sytuacja w tabeli obu zespołów. Piłka wycofana na środek pola do Woźniczka, do Bochni. Teraz zagranie piłki w środek pola. Tam próbuje do piłki dobiec Wojciechowski. Taka próba lekkiego strzału, lobuje piłkę
nad Śródem Jaskółowskim, ale też nad poprzeczką i mimo, że ciekawe rozegrana akcja, to z zachowania bramkarza Górnika można było wynieść wrażenie, że ta piłka nie miała prawa wpaść do bramki. 0-0 i no niestety, tak jak niektórzy kibice oczekiwali tutaj festiwalu bramek, dla gości jest 20 minut gry za nami i w dalszym ciągu 0-0, co wskazuje, że ten mecz może mieć swoją dramaturgię. Pieśkiewicz, tutaj Migalski wszedł do środka, Pieśkiewicz ładnym zwodem mija rywala. Zagranie wzdłuż pola karnego, ale tutaj dobrze sobie poradzili piłkarze Górnika i takim zagraniem do przodu szukają Dominika Woźniaka, który jednak był po przeciwnej stronie boiska i ponownie ładnie w środku Koiński. I jeszcze raz Prykiarek, dobrze rozegrana piłka, sędzia dopatrzył się zagrania faul, tam piłkarz gości przytrzymywał za rękę gracza gospodarzy, dobre zagranie piłki do Dejnarowicza, ale obrońcy APIS-u już tutaj chyba zorientowali się, że piłkarz Górnika będzie czekał na takie typu zagrania, a tu mieliśmy przykład techniki użytkowej Damiana Migalskiego, który swobodnie przyjął piłkę i uciekł rywalowi, który jednocześnie zahaczając go o rękę doprowadził do upadku. Sędzia musiał zagwistać rzut wolny. Dobra piłka od Krawczuna. Tym razem Zieliński do tej piłki nie doszedł, chociaż jeszcze teraz tam będą próbować strzału z dystansu. No, Marcin Jaskółowski wyłapuje uderzenie Chodygi, który tu próbował zaskoczyć rywala. Marcin Jaskółowski to bramkarz, który w poprzednich sezonach był najpewniejszym punktem linii obronnych drużyny Górnika Boguszów Gorce. W wielu meczach zapewniał zespołowi punkty, które później przyczyniły się do awansów bezpośrednich od B klasy poprzez A klasę, Ligę Okręgową, aż do czwartej ligi. Poziom czwartej ligi zachodniej jest na tyle wysoki, że ten marsz w górę hierarchii polskiego futbolu Górnika Boguszów Gorce został zatrzymany i w tej chwili młody zespół z Boguszowa Gorc walczy o utrzymanie. Dobre zagranie piłki na lewą stronę do Zielińskiego, tam jednak piłkarz APIS-u nie potrafił opanować futbolówki i z prawej strony boiska piłkę do gry będzie wprowadzał w rzutu z autu Pietrzak. Jest to piłkarz, który jeżeli tylko wejdzie w dobry rytm meczowy, jest naprawdę solidnym elementem zespołu. Tutaj cały czas macają się, troszeczkę delikatnie grają piłkarze jednej i drugiej strony. APIS za wszelką cenę cierpliwie buduje akcje, po których będzie w stanie oddać celny strzał na bramkę. Na razie takich strzałów groźnych, które mogłyby rzeczywiście realnie zaskoczyć i zagrozić bramce gospodarzy, jeszcze tutaj nie widzieliśmy. Teraz faulował, nakładkę tutaj się dopatrzył sędzia po zagraniu Marka Pryka. I tu pokazuje sędzia cofnąć należy piłkę o parę metrów ze środkowej linii boiska. Gracze APIS-u będą wrzucać ją najprawdopodobniej, tak jak i w poprzednich przypadkach, na linię 16 metra, gdzie 3, 4, 5 już piłkarzy oczekuje na dobre zagranie, próba strzału, no ale tym razem ten strzał również prosto w ręce bramkarza Ronaldo Cezar. Protestują piłkarze Górnika, doczekając się tutaj ręki, ale nie było zagrania według sędziego nieczystego. Spalony, odgwizdany po zagraniu na lewą stronę boiska. Cały czas ta gra na offside bardzo mocno oddziałuje na zespół rywala, który w tym momencie ponownie zostaje ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie. Tam piłkarz APIS-u Jędrzychowice, najprawdopodobniej za dyskusję z sędzią i
Kamil Zieliński, gracz grający z numerem 10 na lewym skrzydle Apisu Łuczkowice, dostał kartkę za dyskusję z sędzią, podważenie jego decyzji. Tego sędziowie na pewno nie lubią, dlatego od razu tego typu zachowanie jest karane. Najpierw na pewno miał później kartkę. Dobry strzał z dystansu, choć niecelny. Ciekawie to wyglądało. Marek Tryk z około 20 metrów, tuż obok słupka bramki Świątkowskiego. Nadal mamy bezbramkowy remis. Woźniczka, Krawczun. Dobra piłka zagrana tym razem na prawą stronę do Migalskiego, który tutaj ładnie uciekł za pleców obrońcy. Minął Pietrzaka, jest w tej chwili już na wysokości pola karnego. Zagranie piłki do tyłu, ale ta akcja została spowolniona. Ronaldo Cezar i faulowany tutaj był na środku boiska Krawczun, który teraz szybko tam podbiega, zagrywa piłkę w pole karne. Niestety ta piłka była zagrana za mocno i nie doszli gracze gości do dość ciekawie zagranej futbolówki. Prawdopodobnie gdyby do tej piłki doszedł czy to Pieśkiewicz, czy Wojciechowski, to uderzenie mogło zaskoczyć Marcina Jaskółowskiego. A tak w dalszym ciągu bezbramkowy remis 0-0. I jeżeli nic się w tym spotkaniu nie zmieni, to będziemy tutaj świadkami naprawdę bardzo wyrównanego, ciekawego spotkania. Górnik Boguszów Gorce zapewne bardzo liczy na dobry występ i niespodziankę w tym spotkaniu. A taką będzie każda zdobycz punktowa, bo nie ma co ukrywać, jeżeli jest na to szansa, należy to wykorzystać. Faul na piłkarzu gości, przewinienie tutaj na Chodydze i ponownie to Woźniczka będzie wprowadzał piłkę do gry. Środkowa strefa boiska, duże zagęszczenie piłkarzy gości w okolicach 16 metra, ale teraz ta piłka wyraźnie zagrana na 5 metr. Bramkarz gospodarzy bez problemu ją przechwytuje i szybko zagrywa do Dominika Woźniaka, który ładnie się uwolnił. I tutaj w tej chwili po prawej stronie ma w ośrodku dwóch zawodników. Miękka piłka, próba zagrania, ale ten strzał był jednak, ni to strzał, ni to podanie. Piłkę przechwytuje Choiński, jeszcze raz Dominik Woźniak. I jeden z błotów, drugi z błotów, Choiński, próba strzału. Pierwsza groźna sytuacja Górnika Boguszów Gorce w tym meczu, ale była to na tyle groźna sytuacja, że w przypadku odrobinie większej skuteczności można było tu pokusić się o zdobycie gola, a teraz faul Ostrowskiego, który jest za to zagranie ukarany żółtą kartką, faulowany na prawym skrzydle piłkarz Apisu Damian Migalski. 28 minuta mamy tutaj na boisku, w dalszym ciągu bezbramkowy remis. Ostrowski otrzymuje żółtą kartkę. Przy piłce sędzia jednak nie pozwala kontynuować gry. Przy piłce przez chwilę był Bochnia. Sędzia jednak musi zapisać sobie kartkę. Pokazał, że ma być grana gwizdek. I w tej chwili kartką za to zagranie został ukarany numer 5 Woźniczka, co jest moim zdaniem dość niezrozumiała decyzja sędziego. I tym bardziej, że rzadko się zdarza, żeby sędziowie z tego typu zagrania dyktowali żółte kartki. Chodyga, Bochnia, Krawczun i Woźniczka. Nie ma spalonego, tym razem się nie udała pułapka offside'owa. Są trzech piłkarzy Górnika i nie ma bramki. Doskonała interwencja Marcina Jaskłowskiego. A teraz jeszcze po tym zagraniu partnera w ataku na pozycji spalonej według sędziego liniowego Damian Migalski, który nie zgadza się z tą decyzją. Tutaj widać, dyskutuje, co nie podoba się trenerowi zespołu, który już tutaj zauważył niejednokrotnie, że dyskusje z sędzią nie mają sensu. Za każde tego typu zachowanie sędzia dyktuje do tej pory przewinienia w postaci żółtych kartek. Dobre zagranie piłki do Woźniaka, ale ta piłka przelatuje nad głowami obrońców i Świątkowski rozpocznie grę swojego zespołu. Woźniczka. Zagranie piłki do Zielińskiego, tam na lewą stronę spalony sędzia ponownie podnosi chorągiewkę i ponownie Damian Migalski protestuje, ale biorąc pod uwagę moment podania,
No, wydaje się, że jednak decyzja słuszna. Widać, że w ferworze walki ani jedna, ani druga strona nie do końca jest w stanie ocenić prawidłowo sytuacji. Dobrze grane piłki przez Marcina Jaskółowskiego, ale też dobrze linia obronna PiS-u. I teraz dosyć niebezpiecznie jest nieporozumienie pomiędzy grającym z numerem 5 Pietrzakiem a Marcinem Jaskółowskim, który już się szykował do cofania piłki, a tuż przed tym, gdy ją chciał wchwycić w ręce, została ona wybita przez kolegę zespołu na rzut z autu i teraz to Krawczuk będzie piłkę zagrywał. No ponownie taka piłka na 16 metr i ponownie sędzia podnosi chorągiewkę. Ale trzeba przyznać, że te zagrania są naprawdę bardzo groźne i trzeba na nie uważać. Może dojść do takiej sytuacji, że w którymś momencie piłkarze, gospodarzy pomylą się na centymetr i sędzia będzie zmuszony puścić tego typu akcję. Dlatego naprawdę wielkie brawa za umiejętne wykorzystywanie pułapki offside'owej przez piłkarzy z Borc. To trzeba na to zwrócić uwagę. Jest już nie pierwsza taka akcja, nie pierwsza piłka w ten sposób zatrzymana przez gospodarzy. Marcin Jaskółowski wybija piłkę z 5 metra pod bramką. Dobre zagranie tutaj na lewą stronę. Ponownie szybki przechwyt i zagrana piłka do Damiana Migalskiego, ale Pietrzak tym razem poradził sobie wyśmienicie, wybija piłkę na aut. Bochnia dalekim rzutem z autu. Dobrze gospodarze tę piłkę kontrolują, ustawiają się i bez zbędnego biegania są w stanie przechwytywać podania lub próbować konstruować akcje zaczepne, tak jak teraz. Dobrze Choński, ale ta indywidualna akcja, niestety przegrany pojedynek z Bochnią. I teraz to Pieśkiewicz ma olbrzymią szansę. Jest faulowany na wysokości 17 metra. Sędzia bez wahania gwizdże przewinienie. Tutaj widzę, że zawodnicy Górnika też nie są do końca przekonani, że to było. I tu jest czerwona kartka. No, powiem szczerze, pierwszy raz widzę taką sytuację, w której piłkarz jest karany za czerwoną kartką, za zagranie. Wydawałoby się niewłaściwie ocenione przez sędziego. Ja rozumiem interpretację przepisów i tutaj sędzia najprawdopodobniej chciał zinterpretować to zagranie jako próbę wyjścia gracza gości na czystą pozycję strzelecką, ale ukarany czerwoną kartką piłkarz Górnika nie był ostatnim obrońcą przed bramkarzem Marcinem Jaskółowskim i tym bardziej nie rozumiem, dlaczego dobrze do tej pory grający Jarek Fryk jest przez sędziego ukarany czerwoną kartką. No, żeby to nie okazało się, że teraz ta sytuacja wypaczy wynik spotkania z tego względu, że do końca pierwszej połowy mamy jeszcze niespełna kwadrans. To dopiero 34. minuta meczu. Ale naprawdę do tej pory wciąż nie wiem, z jakiego powodu, czym się kierował sędzia, który moim zdaniem ewidentnie pomylił się w ocenie sytuacji i ta kartka czerwona była totalnie pozbawiona sensu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że zawodnicy gości oraz cały sztab szkoleniowy będzie uważał inaczej, no ale jednak trzeba wziąć poprawkę na rzetelną ocenę. Na pewno Jarek Pryk nie wyglądał na zawodnika, który był ostatnim obrońcą przed bramkarzem Marcinem Jaskółowskim. Od 34 minuty gospodarze będą musieli w tej sytuacji grać w osłabieniu. No niestety, ale to na pewno utrudni im zadanie uzyskania dobrego wyniku w tym meczu. Tym bardziej, że do tej pory dobrze sobie gospodarze radzili na tle przeciwnika z aspiracjami do awansu. Ta gra wyglądała naprawdę solidnie.
a nawet dość śmiałe poczynania w liniach ofensywnych Dominika Woźniaka czy Zygmunta Wynarowicza powodowały, że tutaj mieliśmy okazję do zdobycia bramki dla gospodarzy i póki co była to najgroźniejsza sytuacja w tym meczu, zakończona celnym strzałem na bramkę. Zobaczymy, jak ta sytuacja wpłynie na zespół. Ale podejrzewam, że to się w tej chwili zaostrzy gra i to mocno. A do tej pory dość rzetelnie prowadzący te zawody sędziowie mogą stracić kontrolę nad meczem. Tym bardziej, że już w tym momencie widać mocno poddenerwowanych graczy w czarnych koszulkach. Dobra piłka zagrana na lewą stronę. Tym razem jednak Wojciechowski nie miał szans, by do niej dotrzeć. No i cóż, gra 10 na 11 jest na pewno trudnym wyzwaniem. Przed nami jeszcze koniec pierwszej części spotkania i całe 45 minut drugiej. No ale już tak w historii wcześniej się zdarzało, że zespoły grające w osłabieniu potrafiły wygrywać swoje spotkania. Miejmy nadzieję, że tym razem osłabienie drużyny gospodarzy nie wpłynie zbytnio na ich postawę na boisku. Na pewno będą musieli włożyć w to spotkanie jeszcze więcej wysiłku. Przewaga jednego zawodnika pomiędzy dwoma drużynami tak wysoko różniącymi się, jeśli chodzi o poziom sportowy, na pewno będzie bardzo widoczna, szczególnie z minuty na minutę, gdy ten mecz będzie zbliżał się do końca zawodu. Zobaczymy, co zrobi Apis, który w tej chwili prawdopodobnie będzie próbował wykorzystać tę sytuację jeszcze przed gwizdkiem na przerwę. Bochnia, zagranie piłki do Pieśkiewicza, ale Marcin Jaskłowski jest zbyt doświadczonym bramkarzem, żeby pozwolić tutaj rywalowi dojść do piłki i stworzyć jakieś zagrożenie pod bramką. Damian Migalski. Jak to powiedzieć, są to zawodnicy protestują, ale sędzia nie reaguje na ich zachowanie. Choiński na prawo do Woźniaka, tam jest zaraz po prawej stronie Maliszewski, ale... Jest pełna 12 minut do końca pierwszej połowy. Dobre zagranie w pole karne. Przechwyt piłki. Ale sędzia dopatrzył się zagrania. Faul. No i powoli zaczynają tutaj graczom puszczać nerwy, co oczywiście jest efektem błędnych decyzji sędziego, a to w tym momencie grozi naprawdę utratą kontroli nad tym, co panowie arbitrzy w tym momencie próbują na boisku zrobić. Świątkowski szybko do Woźniczki. Bochnia. Po prawej stronie ucieka Migalski, w środku jest Pieśkiewicz z Wojciechowskim. Zagranie piłki do Zielińskiego. Zgranie głową w kierunku 5 metra, ale tam jest Marcin Jaskłowski. Już dwóch graczy gości przy bramkarzu Górnika. A to będzie prawdopodobnie częsty obrazek tego spotkania. Bramkarz Marcin Jaskłowski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każde sekundy urwane w momencie takim, kiedy będzie miał tą piłkę w rękach, są bardzo cenne dla jego zespołu i nie należy tutaj spodziewać się tego, że jeżeli nie będzie takiego polecenia od trenera, będzie tą piłkę szybko wprowadzał do gry. Remis 0-0 w tym spotkaniu, tym bardziej, że gospodarze grają już w osłabieniu, jest wyjątkowo dobrym wynikiem. Na pewno lepszym niż spodziewano się po zestawieniu par tej zaległej kolejki. Z prawej strony Pietrzak. Sędzia upomina zawodnika, żeby dalej już nie wędrował z piłką. Należy ją rzucić na boisko. Goście znowu próbują takim dalekim przerzutem piłki do skrzydła zrobić skuteczną akcję, ale teraz bardzo dobra interwencja gospodarzy. Dobrze ta piłka odebrana
przez Ryszarda Benorowicza. Próba zagrana na lewą stronę wzdłuż boiska. Niestety piłka została odprowadzona wzrokiem przez gości i nie był w stanie Zygmunt Benorowicz do tej piłki dojść. Apis Jędrzejkowice wyraźnie zaczyna dominować na boisku. Ta przewaga jednego gracza jest już mocno pomocna gościom. Teraz kolejna akcja, długie zagranie do Pieśkiewicza. Migalski wbiegł na jego miejsce do środka boiska i tam po lewej stronie akcję zamykał Zieliński. Jednak dobra interwencja Ostrowskiego sprawiła, że zespół Górnika wybronił się z tej dość niebezpiecznej sytuacji. Zagranie Kubigi z rzutu rożnego. Prawdopodobnie na 11 metr, przedłużenie piłka z 5, teraz Ronaldo Cezar, ale zablokowane to uderzenie przez Chmielińskiego i piłkarze z Gorz szybko uciekają, łapiąc aż 4 graczy Apisu na spalonym. Goście próbują piłkę rozegrać lewym skrzydłem, ale jednak czujni gospodarze wybijają ją na aut. Mecz do momentu, w którym Jarek Pryk otrzymał czerwoną kartkę, był spotkaniem bardzo wyrównanym i naprawdę zespół Apisu nie wyróżnił się niczym szczególnym, może poza tymi próbami zagrań prostopadłych do czwórki swoich szybkich zawodników ofensywnych, co nie zmienia faktu, że to Choiński strzelał na bramkę Świątkowskiego i była to najlepsza sytuacja do zdobycia gola w tym spotkaniu. Moment czerwonej kartki na pewno zaburzył obraz gry i teraz Apis Jędrzejkowice powoli zyskuje coraz większą przewagę. Rochnia do środka, jest Krawczun. Ronaldo Cezar zagrywał piłkę do Zielińskiego, gospodarze jednak szybko przechwycili. Choiński tam próbował prostym zagraniem dograć piłkę do Woźniaka, ale ona szybko wraca na drugą stronę. Damian Migalski zgrywa piłkę na 11 metr. Jest to zagranie dosyć czytelne. Obrońcy Górnika wybijają piłkę na rzut rożny. Pieśkiewicz nie był w stanie oddać tutaj celnego strzału i ponownie mamy sytuację groźną pod bramką Marcina Jaskulskiego. Bochnia tym razem do Ronaldo Cezara. Ronaldo Cezar tutaj na wysokości 16 metra próbuje piłkę wrzucić, ale dobrze tym razem Ryszard Benarowicz blokuje to dośrodkowanie i tylko rzut z autu. Ponownie Ronaldo Cezar do środka, tam Chodyga pierwszą piłkę w kierunku Wojciechowskiego. Ten utrzymuje futbolówkę w polu tak. Krawczun, Chodyga ponownie, sędzia podnosi chorągiewkę do góry. Zagranie ręką Chodygi i rzut wolny dla Górnika Boguszów Gorce. Górnik Boguszów Gorce zajmuje obecnie 15 lokatę, 12 zdobytych punktów w 17 rozegranych spotkaniach. Apis Jędrzejkowice 39 punktów w 17 spotkaniach. A więc różnica w tabeli wskazywałaby raczej na różnicę przynajmniej klasy, czego po tych rozegranych minutach na boisku w tej chwili nie widzimy. Dobrze Bejnarowicz, próba zagrania z pierwszej piłki, ale tutaj przechwytuje piłkę Bochnia. Dobrze do Pieśkiewicza, ale tym razem sędzia zauważył, jak Pieśkiewicz ciągnie za koszulkę Grzelaka. Piłkarz Górnika przewraca się na murawę i rzut wolny dla gospodarzy. 0-0. Marcin Jaskołowski spokojnie ustawia piłkę na boisku. Będzie próbował dalekim zagraniem rozpocząć grę w pole karne. Udaje się 4 piłkarzy Górnika. Jest Dominik Woźniak, który powalczy o piłkę w powietrzu. A takie zagranie jakby było dobre, gdyby tam któryś z jego kolegów z zespołu biegał w pole karne. Tym razem piłka przechwycona przez Świątkowskiego, szybko wprowadzona do gry i gracze Apisu już w tym momencie konstruują kolejną akcję zaczepną. Piłka wędruje w liniach defensywnych. Teraz
faulowany. Czy sędzia pisuje za faul na woźniczce. Dobre zagranie do Migalskiego. Migalski na 11 metrze, ale to uderzenie było bardzo niecelne. Chociaż trzeba przyznać, że zagranie z środka boiska tu do wychodzącego na czystą pozycję Migalskiego było tak precyzyjne, że Damian Migalski miał naprawdę sporo czasu na oddanie celnego strzału lub zagrania wzdłuż bramki do wbiegającego Pieszkiewicza. Ostatecznie wybrał najgorzej jak mógł i to siłowe uderzenie minęło w dość bezpiecznej odległości bramkę bronioną przez Marcina Jaskulskiego. Zagranie na prawo. Tym razem piłkarze Górnika bardzo ładnie minęli tutaj środek pola. Dwóch graczy w czarnych koszulkach to jednak za mało, żeby zagrozić dobrze zorganizowanej obronie gości, którzy naprawdę poza tą jedną sytuacją, gdy dobre rozprowadzenie piłki po prawej stronie boiska i ostatecznie strzał z 7 metra Chońskiego, nie popełnili więcej błędów i coraz częściej konstruują akcje ofensywne, po których prawdopodobnie w końcu będziemy musieli zobaczyć naprawdę mocno zorganizowaną obronę i dość dobry strzał, pewnie zeskoczy którymś razem Marcina Skolskiego. Faulował Zygmunt Bejnarowicz, Damian Migalski tutaj raz po raz ucieka prawym stroną boiska. Tym razem próbował prostym zwodem minąć rywala, ale powstrzymany przez Bejnarowicza, chwilkę do gry i bramka! Bramka, chociaż gracze Górnika pokazywali, że piłkarza PiS-u był na spalonym. Zagranie grającego z numerem 5 Woźniczki do środka pola. Tam szybkie wprowadzenie piłki w pole karne, takim płaskim. No i to nieoczekiwanie zagrana piłka w kierunku boki, piłka wpada do bramki. Teraz była szansa dla Damiana Migalskiego, sędzia tym razem podniósł chorągiewkę i tym razem bramka nie została uznana, ale powoli ta dobrze zorganizowana obrona gospodarzy zaczyna się łamać. To już końcówka pierwszej połowy spotkania. Sędzia najprawdopodobniej już w ciągu kilku chwil zakończy grę. Bejnarowicz rzucił z autu, próbuje znaleźć Dominika Woźnika, ta piłka jednak ciągle jest przechwytywana przez Krawczuna bądź Bochnie. Czasem nawet środkowy obrońca Woźniczka tutaj schodzi do pomocy, ale w dalszym ciągu jest to na tyle skuteczne, że piłkarze gospodarze nie są w stanie tą lewą stroną przedrzeć się pod bramkę Świętkowskiego. I ponownie opis Jędrzychowice. Dobrze zagrana piłka na lewą stronę. Podbiega teraz tutaj, no, ale tu ewidentnie sędzia pozwolił grać dalej na pozycji spalonej. Na pozycji spalonej gracza PiS-u chorągiewka pozostała. Pozostała na dole i na szczęście dla gospodarzy ta piłka nie znalazła drogi do bramki. Ronaldo Cezar, Migalski. Migalski ładnie tutaj z wodem wchodzi do środka. No i ponownie sędzia bliżej faul. Ryszard Bejnarowicz tym razem zostaje przez sędziego napomniany za to zagranie. Sędzia pokazuje, gramy na gwizdek. Już wcześniej za to, że Woźniczka zagrał piłkę odrobinę wcześniej niż sędzia zdecydował, że może zagrać, pokazał temu piłkarzowi żółtą kartkę. W ogóle muszę przyznać, że spodziewaliśmy się tutaj po arbitrach jednak większych umiejętności. Dobrze
zagrana piłka w pole karne i tym razem no, nie było innej możliwości jak pokazać pozycję spaloną, choć w pierwszej chwili miało się wrażenie, że sędzia liniowy waha się, czy rzeczywiście tą chorągiewkę podnieść. Nie sędziuję! Marcin Jaskłowski zagrywa piłkę pod bramkę rywala. Tutaj walczą w powietrzu Dojnarowicz z Frykiem. Dzięki Pleszcze Marek Fryk i piłka dla Górnika. Dobrze by było jeszcze przed przerwą zdobyć tutaj bramkę wyrównującą. Na pewno mecz będzie ciekawiej wyglądał w drugiej części spotkania, ale Dominik Woźniak musi tą piłkę jednak opanować, zasłonić ciałem, nie pozwolić rywalowi wyjść z taką choćby sytuacją jak teraz. I doskonała sytuacja. Wieszkiewicz wskoczył na twarz wybiegającemu do piłki rywalowi. Za to sędzia dyktuje rzut wolny, no ale jeżeli miałaby być sprawiedliwa ocena sytuacji, to za to zagranie powinno być przynajmniej pokazana żółta kartka, a nie było w ogóle napomnienia gracza APiS-u Jędrzychowice. Wyraźnie widać było, że piłkarz i będziemy mieli tutaj czerwoną kartkę. A więc wyrównają się szanse. Pieśkiewicz zostaje napomniany przez sędziego czerwoną kartką za zagranie, które dopuścił się przed chwilą na swoim przeciwniku. Wyskoczył piłkarz APiS-u na tyle wysoko, że niemalże zmiótł z powierzchni ziemi rywala, przeskakując nad jego głową. Najprawdopodobniej zahaczył. Tutaj trener APiS-u Jędrzychowice ma pretensje do sędziów za podjętą decyzję. Sędzia, rozumiem, zakończył w tym momencie pierwszą połowę spotkania. 1-0 po strzale Bochni z sytuacji wydawałoby się spalonej. Wcześniej dziwna interwencja sędziego w 34 minucie i podyktowana dla drużyny gości rzut wolny, to jeszcze byłoby w porządku, ale czerwona kartka dla Jarka Pryka. Minuta 45. Pieśkiewicz wyskakuje prosto na głowę swojego przeciwnika, chcąc oczywiście przedłużyć podanie zagrane z linii obronnych do swoich kolegów. Trąca nogami twarz przeciwnika i za to zostaje napomniany przez sędziego czerwoną kartką. Zapowiada nam się, proszę Państwa, naprawdę bardzo ciekawa druga połowa. Do przerwy APiS Jędrzychowice prowadzi 1-0. Oba zespoły kończą ten mecz w dziesiątku. Ten jeszcze buta wiąże. Dobra, idziemy. Rozpoczęła się druga połowa spotkania. Górnik Boguszów Gorce po pierwszych 45 minutach i naprawdę bardzo ambitnej walce przegrywa 1-0. Obie drużyny grają w tym momencie w osłabionych składach. Najpierw za faul przed polem karnym ukarany został Jarosław Pryk i to w 34 minucie gospodarze zaczęli grać w osłabieniu. Około 44-45 minuty czerwoną kartkę dostał Pieśkiewicz. Teraz bardzo ładna piłka zagrana w okolicy pola karnego, ale ten strzał był wyjątkowo niecelny i na razie w dalszym ciągu 1-0 dla APiS-u Jędrzychowice. W międzyczasie na boisku pojawił się grający z numerem 21 Adrian Maliszewski. Piłkarz Górnika grać będzie na prawej obronie. Jeżeli dobrze widzę, to w tym momencie na boisku... Dobra, zagrana piłka
w kierunku Bejnarowicza. Nie jestem pewien, nie mieliśmy afiszowanej tej zmiany. Najprawdopodobniej Adrian Maliszewski zastąpił grającego z numerem trzecim Grzelaka. I to teraz Adrian Maliszewski będzie grać na prawej obronie. Ma tutaj zagrania, ale na pozycji spalonej. Piłka odegrana od Zielińskiego do Wojciechowskiego. Spalony Maliszewski, numer 21. Do środka obrony przesunięty został Pietrzak i Ostrowski, nieco bardziej w kierunku lewej strony. A na lewą obronę cofnięto Zygmunta Bejnarowicza, który do tej pory całkiem sympatycznie próbował inicjować akcje ofensywne po lewej stronie. Teraz bardzo ładna akcja PiSu i dobra próba strzału z około 11 metra. Niestety dla gości strzał Zielińskiego został zablokowany przez obrońców gospodarzy i po ponownej próbie uderzenia piłka ponownie odbita od któregoś z graczy w czarnych koszulkach. Mamy rzut rożny dla APiSu Jędrzychowice i tak jak w pierwszej połowie ponownie piłkę do gry wrzuci grający z numerem 15 Chodyga. Tym razem piłka będzie kręciła się w kierunku bramki. Teraz próba strzału głową, bardzo ładne zagranie w kierunku dalszego słupka i ta piłka wisiała w powietrzu, przyleciała nad głowami obrońców, a próbował szczęścia Woźniczka. Niestety tym razem jego uderzenie było niecelne, a więc w dalszym ciągu 1-0 dla gości APiS Jędrzychowice. Grać będzie w tym spotkaniu coraz pewniej. Co prawda wyrównane szanse na boisku i 10-10, na pewno ta przewaga będzie już troszeczkę mniej widoczna, chociaż teraz bardzo ładne zagranie do Damiana Migalskiego. Próba strzału z dystansu niecelna, do piłki dopadł czekający na zagranie po prawej stronie zawodnik gości, zszedł z nią do środka, jednak to uderzenie było zdecydowanie zbyt niecelne, by można było mówić o zagrożeniu bramki. Włączyła się syrena. Tutaj obok znajduje się remiza ochotniczej straży pożarnej. Strażacy wzywani są na pomoc. Chodyga i Jaskłowski tym razem delikatnie przed siebie wypuszcza piłkę. Na szczęście zdążył ją chwycić przed tym, zanim dobiegnie do niego zapobicy gości. Sędzia pokazuje tym razem zagranie ręką i ponownie goście będą mieli szansę na rozegranie stałego fragmentu gry. Tym razem piłka będzie wrzucana z prawej strony boiska. Wcześniej mieliśmy okazję oglądać groźne dośrodkowania Woźniczki w okolice pola karnego. Kilka razy gospodarze dobrze
spisali się tam wychodząc na pozycję spalone i tak jak teraz dośrodkowanie do piłki dobiega Migalski, który według sędziów był tym razem na pozycji spalonej, a więc zagrożenie znikome. Dobra postawa linii defensywnych, drużyna prowadzona przez trenera Rafała Siczka zdecydowanie lepiej dzisiaj prezentuje się w liniach obronnych. Cały zespół bardzo inteligentnie przesuwa się formacjami po placu gry. Nie ma tutaj takich luk, jakie mogliśmy dostrzec w spotkaniu z Nysą Zgorzelec, które powodowały, że zawsze w którymś momencie brakowało jednego gracza, który mógłby wykończyć akcję całego zespołu. Inicjowane akcje Górnika były mocno niedokładne, szarpane. Dzisiaj jesteśmy świadkami spotkania, w którym oczywiście goście mają delikatną przewagę i nawet prowadzą w tym meczu 1-0, to jednak w dalszym ciągu odnosi się wrażenie, że piłkarze Górnika mają szansę tutaj na to, by zdobyć bramkę i pokusić się o zdobycz punktową. Syrena jebana. Syrena wyje. Dopóki strażacy nie wyjadą na akcję, wyć nie przestanie. A więc w tym momencie mamy dodatkowe atrakcje na stadionie 25-lecia w Boguszowie Górce. Rzutem z autu z lewej strony boiska Zygmunt Bejnarowicz będzie piłkę teraz wprowadzał do gry. Dużo wolnego miejsca po prawej stronie boiska. Być może należałoby zmienić stronę rozegrania akcji. I teraz Adrian Maliszewski ma na plecach rywala. Próbuje zagrywać piłkę do wybiegającego na czystą pozycję Pieczaka, jednak to zagranie było zbyt mocne i goście wprowadzają piłkę do gry za linii 5 metra autu bramkowego. Jest Chodyga, dość odważnie wchodzący teraz do przodu z akcjami ofensywnymi. Zieliński, ponownie Chodyga, ale tym razem Ostrowski przechwytuje to zagranie i tylko rzut z autu. Dobrze tutaj Kościół. Ponownie Zieliński walczy o piłkę, tym razem z Adrianem Maliszewskim, który sprowadził tutaj troszeczkę spokoju po prawej stronie, ale teraz dobrze zagrana piłka z głębi pola i Wojciechowski przegrywa ten pojedynek z Marcinem Jaskowskim. Dobrze przeczytał bramkarz gospodarzy grę, widział, że napastnik rywala wybiega tutaj za linii pleców obrońców gospodarzy i musiał interweniować na przedpolu, musiał tą piłkę chwycić, zanim Wojciechowski miałby okazję przechwycić futbolówkę i ustawić się do pozycji strzeleckiej. Kolejny raz spalona pozycja. Dużo tych spalonych mamy w tym meczu. Wygląda to tak, jakby Górnik miał ten wariant gry przećwiczony do perfekcji. W zasadzie nawet sytuacja, po której padła bramka, jest dość kontrowersyjna. W naszej ocenie wydaje się, że gol padł z pozycji spalonej. Adrian Maliszewski odprowadza piłkę z rokiem, pozwala jej opuścić boisko. Zawodnicy Górnika teraz mają trochę czasu, żeby się tutaj uporządkować, zorganizować pozycję. Bardzo ładnie zagrana piłka. Jest ta próba ataku, próba skonstruowania jakiejś ofensywnej akcji, po której można oddać strzał. Tak jak teraz Dominik Woźniak, chociaż tym razem wydaje się, że lepiej byłoby, gdyby tą piłkę przyjął i próbował rozegrać, aniżeli wyczekiwać faulu i próby strzału. Faulowany Maliszewski. Leży na boisku Dominik Woźniak, sędzia przerywa grę. Widać było moment, w którym Dominik próbował oddać strzał, że obrońca APiS-u zablokował to zagranie. W tym momencie, gdy obie nogi zetknęły się na piłce, piłkarz Górnika obrócił się na murawie, upadł na ziemię. Sędzia uznał, że nie było tutaj zagrania, faul, nie odgwizdał przewinienia i tak rozpoczynamy grę od rzutu wolnego pod bramką Górnika. Jaskłowski.
Teraz taka piłka na drugą stronę boiska, szybko przechwycona przez rywala. Damian Migalski tam walczy po prawej stronie. Dobrze teraz rozegrana piłka przez Górnika. Mają piłkarze, gospodarze trochę więcej miejsca w polu karnym. Maliszewski na prawej stronie próbuje piłkę przechwycić, ale to trzeba było utrzymać w boisku. A tak rodzi się groźna kontra dla Apisu. Chociaż bardzo dobra interwencja tutaj. Świetnie zachował się Marek Pryk. Nie dość, że odzyskał piłkę, to jeszcze rozegrał ją w sposób nieoczekiwany dla przeciwnika. Dzięki temu gospodarze uciekli z dość dużej presji. Adrian Maliszewski w tym momencie rzutu z autu z prawej strony boiska. Tak mamy trochę zagęszczone pole gry. Błąd techniczny w wykonaniu Jarka Maliszewskiego i do gry piłkę będzie wprowadzał Kościuk, lewy obrońca PiS-u Jędrzychowice. W pierwszej połowie miał trochę pracy z Choińskim, dobrze tam sobie również radził Maliszewski, ale najgroźniejsza sytuacja, jaką stworzył sobie Górnik, to była ta, po której Choiński strzelał na bramkę Świątkowskiego. Po prawej stronie próba rozegrania piłki, Migalski, obok niego Ronaldo Cezar i ponownie Bochnia, tym razem rzutem z autu. Migalski ucieka, ale przechwycona ta piłka przez obrońców Górnika, tyle że szybko wraca w okolice pola karnego. Dobrze Apis rozprowadza tą piłkę wzdłuż pola karnego, ale to zagranie było już mocno przesadzone, niecelne. Migalski nawet nie ruszył w stronę piłki. 1-0 dla Górnika. Przepraszam, Apisu Jędrzychowice. Do kibice wszyscy miejscowej drużyny chcieliby, żeby to Górnik prowadził. Rzutem z autu teraz gospodarze będą wprowadzać piłkę do gry. Mniej więcej na wysokości własnego pola karnego. Bardzo ładnie zagrana piłka wzdłuż boiska. I tym razem znowu widać wyraźnie, że goście starają się opanować środkową strefę boiska. Wychodzą wysokim pressingiem i nie pozwalają gospodarzom na zorganizowanie sobie miejsca, stworzenie konstruktywnej akcji ofensywnej, po której można byłoby oddać celny strzał na bramkę. W przypadku bezbramkowego remisu ten sposób gry trochę dziwił, ale teraz bardzo ładna akcja gospodarzy, 4-4. Dobrze Adrian Maliszewski tutaj po prawej stronie uciekał, ale obrońcy gości Kościuk przechwytuje piłkę i udanie obija nogi Adriana Maliszewskiego. Piłka wychodzi na aut i to goście będą wznawiać grę z lewej strony boiska. 17. Na boisko wchodzi gracz z numerem 17, Paradowski. Z placu gry zszedł gracz 19. Z numerem 19, czyli napastnik za napastnika. I właśnie teraz Paradowski przy piłce sam na sam z Jaskółowskim. I teraz Jaskółowski wspaniale broni nogami. To była jedna z lepszych akcji rywala Górnika w tym spotkaniu. A więc robi się coraz ciekawiej. No i dziwna sytuacja. Tym razem sędzia bliżej faul ponownie pod polem karnym. Odnosi się takie wrażenie, że każde zagranie w pobliżu pola karnego, każde zagranie stykowe, gdzie zawodnicy po prostu grają twardo, jest odgwizdywane na niekorzyść gospodarzy. Nie wiadomo tylko, czy tego typu próby prowadzenia meczu to sytuacja, która jest niebezpiecznie. Dobrze tutaj jest zagrana piłka
wzdłuż pola karnego. Próba strzału niecelna i Jaskłowski będzie wyrzucał grę. Sędziowie prowadzą ten mecz dość ryzykownie, odgwizdują przewinienia, czasami niekonsekwentnie podejmując decyzję, karając piłkarzy raz jednej, raz drugiej strony, raz na korzyść jednej, raz na korzyść drugiej. Kibica ani sztaby szkoleniowe nie rozumieją tego, dlaczego akurat w danym momencie jest odgwizdany faul w jedną albo w drugą stronę i tutaj trudno jest jednoznacznie zdecydować, jak ocenić pracę sędziów. Od tego są obserwatorzy. Prawdopodobnie jednak będą mieli co robić, ponieważ kilka spornych sytuacji, które mogłyby zostać odgwizdane i ocenione zupełnie w inny sposób, na pewno odmieniły losy spotkania. Paulował Zieliński. Ponownie Jaskółowski będzie wprowadzał piłkę do gry. Długa piłka. Bramkarz pokazuje, żeby zawodnicy jego drużyny odeszli, podeszli bliżej pola karnego rywala po to, żeby próbować tam zgrać głową do najdalej wysuniętego w tym momencie Chońskiego. No i ta próba może niezbyt precyzyjna, jednak doprowadziła do rzutu rożnego. Obrońca gości wybija piłkę tuż przed dobrze ustawionym Choińskim na rzut rożny. Mamy w tej chwili stały fragment gry dla gospodarzy. Będą najprawdopodobniej próbowali tą piłkę wgrać w kierunku pola bramkowego, w kierunku bramki. Jest tam jednak zbyt czerwono, żeby chociaż ta próba dośrodkowania strzału przyniosła duże zagrożenie pod bramką. Świątkowski z najwyższym trudem, wydawałoby się piłkę, która jest źle zagrana, musiał interweniować i wybić piłkę na rzut rożny. Z naszej perspektywy w pierwszym momencie wydawało się, że ta piłka będzie łatwym łupem obrońców gości. Tymczasem ona takim torem zakręconym leciała na długi słupek i bramkarz interweniował. Teraz strzał głową. No ale obok słupka, mimo że dosyć ciekawa próba, nie przyniosła ona korzyści zespołowi Górnika i nadal 1-0 dla PiS-u Jędrzychowice. Świątkowski rozpoczyna grę. Napis Jędrzychowicy. Ostatnie spotkania wiosenne pokazują, że zespół ten jeszcze nie wszedł chyba do końca w ten typowy rytm meczowy. W ostatnich 5 spotkaniach, z tym, że 3 z nich rozegrane były jeszcze w zeszłym roku, Napis Jędrzychowice wygrał 3 razy, raz zremisował i raz przegrał. I ta ostatnia porażka to właśnie mecz z poprzedniej kolejki. Z tym, że drużyna z Jędrzychowic ma równie imponujący bilans bramkowy. 16 goli zdobytych, 6 zaledwie straconych, co jest naprawdę imponujące, szczególnie, że ten poziom rozgrywek czwartej ligi nie jest poziomem, na którym łatwo zdobywa się gole. Mamy tutaj dzisiaj dobry przykład na to, że zespół z czuba tabeli nie może pokonać rywala, który niemalże zamyka zestawienie czwartej ligi. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobra piłka, Marcin Jaskołowski, tym razem ją piaskuje, wybija daleko. Przed pole karne, Woźniczka, takim ni to lobem, ni to strzałem piłka ląduje prosto w rękach bramkarza, gospodarzy. I tym razem z tego zagrania zagrożenia żadnego nie było. Doświadczenie Jaskołowskiego jednak wzięło w górę i takim zagraniem na pewno goście nie zagrożą dobrze dzisiaj radzącemu sobie w przedpolu bramkarzowi gospodarzy. Lewą stroną Zieliński, ale piłka wychodzi na aut. Adrian Maliszewski wzdłuż pola
Dobrze tutaj do piłki Dominik Woźniak. Próba odzyskania futbolówki, nieudanie. Woźniczka nabija nogi Woźniaka i od lewej strony rzutem z autu Kościuk będzie grał piłkę wzdłuż linii. Paradowicz przedłuża do Zielińskiego, ale tym razem to zagranie było niecelne. Woźniak walczy o piłkę w powietrzu, przegrywa ten pojedynek z Kościukiem, ale dobrze pomagają mu partnerzy z zespołu. Koiński nie dochodzi jednak do tego podania i to Damian Migalski w tej chwili ma olbrzymią szansę wyjścia na czystą pozycję. Dobrze Bejnarowicz przechwytuje to zagrania, piłka jeszcze gdzieś tam między nogami, obija się o buty Migalskiego i wychodzi na rzut z autu. Bejnarowicz będzie wznawiał grę rzutem z autu mniej więcej tam na wysokości środka boiska, ale ta piłka zagrana wzdłuż linii szybko jest przechwycona przez rywala i wybita na kolejny rzut z autu i ponownie Bejnarowicz, tyle że parę metrów bliżej bramki rywala. Ponownie zagrana piłka wzdłuż linii i tym razem goście spokojnie ją przechwytują, ale no, tym razem nie można powiedzieć o tym, żeby to zagranie było udane. Próba jeszcze walki o odzyskanie piłki. Niestety out dla rywala. Piłkarze z Górnika muszą grać trochę bardziej uważnie, trochę bardziej szanować piłkę, jeżeli zamierzają zdobyć tutaj bramkę, bo rywale są zbyt doświadczonym drużyną, żeby pozwolić sobie przypadkowo stracić jakiegoś gola. Zieliński, nieudane to dośrodkowanie, piłka wychodzi obok bramki i Jaskółowski ponownie z 5 metra będzie wprowadzał piłkę do gry. I tylko żal, że wpadła ta bramka w pierwszej połowie. Tak bylibyśmy świadkami w dalszym ciągu bezbramkowego remisu przy naprawdę dosyć wyrównanym spotkaniu z niewielką przewagą gości. No, tym razem też Migalski był na spalonym, a chorągiewka pozostała na dole. Rzutem z autu, Górnik po lewej stronie, Jaskółowski podbiega do swojego kolegi zespołu, poczekuje na podanie, dostaje piłkę i zagrywa ją prosto do Dominika Woźniaka, ten jednak nie odzyskuje szansy na to, by nawet powalczyć o futbolówkę. Dobrze sobie radzą obrońcy gości, którzy szybko zmieniają stronę, raz lewą, raz prawą, raz Zieliński, raz Migalski. Obaj piłkarze bardzo ofensywnie nastawieni próbują zagrozić bramce Jaskółowskiego. Teraz jest Chodyga i Jaskółowski łapie piłkę, która niechybnie zmierzała prosto pod nogi Chodygi. Do zmiany przygotowuje się Miedwiediew. Górnik próbuje jeszcze przechylić szale na swoją korzyść, zdobyć bramkę wyrównującą i urwać punkt Apisowi, który niewątpliwie jest zespołem dzisiaj do pokonania. Faulowany tam w środku pola 17. Paradowski, gracz, który pojawił się w drugiej części spotkania, zastępując napastnika, dosyć aktywnie włączającego się w pierwszej połowie w akcje ofensywne zespołu, mianowicie Wojciechowskiego, który jednak po zmianie stron już nie był tak widoczny i trener Gerard Jurewicz zdecydował się na zmianę, wprowadził zawodnika, który miał ożywić grę ofensywną, co faktycznie w pierwszych minutach pokazywało, że tak to będzie wyglądać. Teraz jednak Paradowski, już nie jest tak aktywny jak na samym początku, choć jest niewątpliwie bardzo szybkim zawodnikiem i bardzo groźnym. Na boisku pojawia się gracz z numerem 6, Miedwiediew. Z boiska zszedł grający do tej pory z 9 Ronaldo Cezar, a więc nie mamy już Brazylijczyka na boisku. Zastąpił go gracz o wschodnio brzmiącym nazwisku Miedwiediew. I będziemy tutaj w tej chwili chyba obserwować delikatną roszadę w ustawieniu.
Dobra piłka Jaskółowskiego. Dobrze też o piłkę powalczył Chodyga, który widać wyraźnie, odkąd przesunął się trochę do przodu, jest takim zawodnikiem czyszczącym przed pole swojej linii obronnej, gra za rozgrywającym swojego zespołu. Do tej pory był to Ronaldo Cezar, teraz zobaczymy, co pokaże Miedwieniew, ale widać też, że Chodyga jest takim zawodnikiem, który kasuje praktycznie wszystkie akcje. No a tu sporna sytuacja, sędzia nie dopatrzył się zagrania faul i od bramki Świątkowski. A do gry przygotuje się piłkarz Górnika Boguszów Gorce z numerem 15 na boisku. Zobaczymy Kamila Rudzkiego. Z boiska zejdzie żegnany brawami grający naprawdę dobrze. Następuje zmiana zawodnika w drużynie gospodarzy. Boisko opuszcza zawodnik numer 9. Mariszewski, Jarosław, prawa strona pomocy, zawodnik, który w pierwszej części spotkania inicjował sporo akcji ofensywnych, dobrze też pracował w obronie, dużo się nabiegał, no tym razem jednak zmęczenie wzięło górę, a coraz większe zagrożenie po tej stronie boiska sprawiło, że trener musiał zdecydować się na zmianę. Dobra piłka z głębi pola, tym razem z zapleców obrońców wyskoczył do tego zagrania zawodnik Apisu, Miedwiediew, grający z numerem 6. Na szczęście dla gospodarzy Jaskółowski był na posterunku. Ponownie dalekie zagranie z głębi pola, tylko że nikt do tej piłki nawet nie próbował dobiec. Jaskółowski chwycił ją bez większych przeszkód i teraz długim zagraniem w kierunku swoich kolegów, którzy jednak przegrywają notorycznie te piłki w okolicach 20 metra, a chwilę później każda z tych piłek wraca pod ich pole karne, gdzie piłkarze gości próbują zainicjować ofensywną akcję. Tutaj Paradowski jeden przeciwko trzem graczom wywalcza rzut z autu. Robi się kolejna groźna sytuacja. Kościuk zagrywa piłkę do Zielińskiego. Miedwiediew, Zieliński cofnął się w tej chwili do linii środkowej boiska. I ponownie zagrana piłka w kierunku Paradowskiego. Tym razem jednak dobrze asekurował prawą stronę boiska grający tutaj na prawej obronie Adrian Maliszewski. Nadal 1-0 dla gości. Mecz może się podobać. Brakuje jednak trochę więcej pewności siebie w akcjach ofensywnych wśród zawodników, gospodarzy, którzy starają się stworzyć jakąś groźną okazję pod bramką rywala. Jednak nawet gdy dochodzą już do pozycji, w której należałoby rozegrać tą piłkę trochę bardziej swobodnie, spokojnie, szybko ją tracą, przez co na razie jedynie 3 celne strzały na bramkę Świątkowskiego nie zagroziły im na tyle, by pokonać przeciwnika. Kolejna próba, niecelne uderzenie z 20 metrów i Świątkowski spokojnie powędrował po piłkę. Takie strzały jak ten Marka Pryka są potrzebne. Tutaj należy robić wszystko, żeby zespół po prostu próbował jak najwięcej razy strzelać na bramkę rywala. Wiadomo, że nie jest to łatwe, gdy gra się z tak dobrze poukładaną drużyną, ale każda próba powoduje, że w szeregi przeciwnika na pewno wkrada się niepewność, która pozwala inicjować kolejne sytuacje, kolejne akcje. I tak jak teraz Kamil Rudzki bardzo ładnie próbował wywalczyć piłkę, niestety w ostatniej chwili trącił ją jeszcze i ta opuściła boisko z lewej strony. Teraz rzutem z autu Kościuk. Jest Paradowski, jest Miedwiediew, dobrze ją zatrzymał tutaj w okolicy, w której strefie boiska.
i kolejny raz dobra interwencja. Pietrzak, który wcześniej w prawej stronie, teraz w środku, dobrze radzi sobie na tej pozycji. Woźniak próbował ją przedłużyć do wybiegającego Ryszarda Benarowicza, ale tym razem ta piłka jednak znowu zatrzymana na środkowych obrońcach APiS-u, którzy szybko wyprowadzają akcję prawą stroną boiska i już w momencie zagrania trzech piłkarzy w czerwonych koszulkach stało poza linią obrony gospodarzy, nawet nie pobiegli do zagranej piłki. Czas ucieka, w dalszym ciągu gospodarze przegrywają 1-0 i przydałoby się trochę ożywić grę, trochę bardziej dokładnie skonstruować akcje ofensywne. Brakuje cierpliwości, brakuje dokładności przede wszystkim w rozegraniu piłki. Tutaj nie można sobie pozwolić na tego typu błędy, tak jak teraz w tej chwili Kamil Rudzki przegrywa pojedynek z Paradowskim. Ten zagrywa piłkę w okolice pola karnego. Migalski jednak nie jest w stanie oddać celnego strzału. Dobrze tym razem poradził sobie z zawodnikiem APiS-u. Cofnięty na lewą obronę Bejnarowicz. Tym razem nie udało się oddać celnego strzału. Jednak to pokazuje, że ta sytuacja jest takim przykładem sposobu rozegrania piłki przez gości, którzy bardzo prostymi środkami próbują zagrozić bramce Jaskółowskiego. To są 2-3 podania w bocznych strefach boiska. Zagrana piłka później na zawodnika, który na wolnej pozycji próbuje szybko oddać strzał lub rozegrać piłkę w dalszą strefę wolną, gdzie następni gracze próbują zagrozić przeciwnikowi. Natychmiast po stracie piłki każda próba wyjścia z kontry jest przez APiS blokowana. Teraz Bejnarowicz faulowany w środkowej strefie boiska. Sędzia, no, nie wiedzieć czemu, cofa tą piłkę aż tyle metrów do tyłu. Czasami odnoszę takie wrażenie, jakbyśmy oglądali inny mecz. Zagrana piłka wzdłuż linii i tym razem przegrany pojedynek pod polem karnym rywala. Świątkowski spokojnie wyłapuje piłkę, szybko ją odgrywa do środka i Migalski przechwytuje, ale jak się okazuje, to zagranie było za silne. Piłkarz wyszedł poza linię boczną i Górnik znowu grę rzutem z autu. Zagranie w pole karne. Nie ma tam jednak Woźniaka, nie dochodzi do piłki. Jarosław Maliszewski chyba niepotrzebnie tą piłkę wrzuca do góry. Trzeba byłoby ją raczej zagrać po ziemi, opanować, nie pozwolić rywalowi na to, żeby rozwinął skrzydeł. Kolejne zagranie do środka, ale Miedwiediew na pewno był na spalonym. Dobry. Jaskółowski, zagrana piłka do Bejnarowicza. Ten pięknie głową przedłuża do Woźniaka, ale Świątkowski był na posterunku, nie pozwolił zawodnikowi z Gorz na to, by mógł mieć nawet cień szansy na to, żeby zdobyć w tym starciu bramkę. I tym razem Miedwiediew naciska obrońców Górnika, ale dobrze rozegrana piłka ląduje w rękach Jaskółowskiego, który spokojnie rozprowadza swój zespół. Tyle że te piłki w dalszym ciągu są w łatwy sposób przechwytywane przez zawodników w czerwonych koszulkach i to oni później szybkimi, prostymi sposobami wprowadzają zamieszanie pod bramką rywala. Na boisku za chwilę zobaczymy zawodnika z numerem 2. Jest to Łukasz Podgórski, który zastąpi walczącego, starającego się z całych sił dać coś drużynie, z grającego z numerem 7 Choińskiego. Niebezpiecznie pod bramką Jaskółowskiego i próbował tutaj Zieliński, jeszcze raz ta piłka trącona uderza w niego, wraca pod linię bramkową, wychodzi na aut i Jaskółowski spod bramki. Łukasz Podgórski,
Łukasz Podgórski. Nie udało się przechwycić piłki. Niedwiediew na pozycji spalonej. Który to już spalony zawodników APiS-u Jędrzychowice w tym meczu. Naprawdę dobrze rozumiejąca się linia obrony gospodarzy pokazuje, jak łatwo można zniwelować te prostopadłe zagrania rywala. Wygrany pojedynek główkowy przez Dominika Woźniaka, tylko że nie było tam nikogo z jego kolegów, którzy mogliby przechwycić tą futbolówkę. Damian Migalski po prawej stronie boiska teraz próbuje zagrozić bramce rywala, ale dobrze jest powstrzymywany przez Wejnarowicza i jest jeszcze dodatkowo rzut z autu dla gospodarzy. Sędzia pomaga graczy w czarnych koszulkach, by szybciej rozpoczęli grę. Dobrze tutaj zagrany rzut z autu, niestety stracona piłka i teraz dobre zagrana do Miedwiediewa. Miedwiediew sam na sam z Jaskółowskim, przeszkadza mu jeszcze Pietrzak i to była ta kluczowa interwencja w tym meczu. Jeszcze raz Pietrzak i Miedwiediew, który miał kilka metrów przewagi nad liniami obronnymi, który doskonale wyszedł na pozycję sam na sam, nie wykorzystuje tej szansy. Dobra, wręcz wyborna interwencja Pietrzaka, który tutaj zapewnił swojej drużyny szansę na dalszym ciągu, na korzystny rezultat w tym spotkaniu. Rzut rożny, dośrodkowanie Chodygi i no, niewiele brakowało. To zagranie było na tyle niebezpieczne, że odbita piłka głową przez piłkarzy Górnika, gdyby była mniej precyzyjnie rozegrana, mogłaby trafić do siatki, a to już byłby bardzo trudny moment w meczu, być może byłoby to rozstrzygnięcie tego spotkania. I jeszcze raz Odyga, teraz na piąty metr, wyprzedzony przez piłkarza Górnika. Rywal na piątym meczu, ale proszę zobaczyć, jak to zrobił Migalski. Przyjął, przytrzymał, minął dwóch przeciwników i teraz no, sędzia dyktuje spalony. Jest gwizdek i zagranie. No, tym razem Krawczun zagrał po gwizdku. Wcześniej za takie zachowanie Woźniczka został ukarany kartką. A teraz, z tego co widzę, sędzia dodatkowo ciekawe dyktuje rzut wolny dla APiS-u Jędrzychowice. Czasami naprawdę trudno ocenić, kto i jaki mecz ogląda, bo naprawdę po prostu jest to dla mnie niezrozumiałe. 20... Może 25 metrów do bramki Jaskółowskiego, przy piłce Chodyga. Próba strzału, dobry strzał, piłka skozłowała, jednak wylądowała w samym środku bramki, a więc prosto tam, gdzie w ręce Jaskółowskiego, tam gdzie stał bramkarz Górnika. I teraz dobrze, no wydaje mi się jednak, że chyba tutaj sędzia się pomylił. To jest któryś raz z rzędu, gdy zawodnik APiS-u Jędrzychowice wychodzi przed napastnika Górnika, Bogusława Gorce, czy to Bejnarowicza, czy to Majszewskiego, teraz Rudzkiego, i po prostu się przewraca. Za to sędzia dyktuje nie pierwszy raz faul, a z tego co widziałem, chyba teraz jeszcze ukarał Ryszarda Bejnarowicza żółtą kartką. Niestety nieudane zagranie, nie było tutaj faulu, sędzia wyraźnie dał do zrozumienia, że nie ma faulu. Rudzki, no ale takie zagranie nie może mieć miejsca na boisku. Piłkarze APiS-u wybijają piłkę za linię boczną, na boisku leży ich zawodnik, potrzebuje pomocy lekarskiej. A wracając do tej sytuacji, która była przed chwilą, dobrze zapowiadająca się kontra
gospodarzy prawą stroną. Bardzo ładnie wyprowadził piłkę Bejnarowicz, jednak złe przyjęcie Kamila Rudzkiego sprawiło, że szybko też tą piłkę piłkarze Górnika stracili. Kolejny gracz Górnika pokaże się za chwilę na boisku. Wojciech Klimek, grający z numerem 19. Zastąpił walczącego ale już nie mającego sił Dominika Woźniaka. Zawodnik numerem 19, Wojciech Klimek. A więc nie ma już na boisku Dominika Woźniaka, a teraz dobrze próbował tam zastawiać się w polu karnym Damian Migalski. Gdyby mu się to udało, najprawdopodobniej to zagranie byłoby odgwizdane przez sędziego jako faul. Teraz nieczyste zagranie zawodnika grającego z numerem 15. Podbiega, jednak dobrze wiedział, co robi, bo dzięki temu powstrzymał groźnie rozwijającą się akcję rywala. Zrobił to jeszcze na połowie przeciwnika, a zatem sędzia mógł pozwolić sobie na to, by nie ukarać tego piłkarza żółtą kartką. Dobrze zagrana piłka na wolne pole, tam bardzo ładnie się próbował zachować Wojciech Klimek, ale jednak no, brakuje tutaj piłkarzom Górnika przede wszystkim opanowania i tej takiej spokojnej, zimnej głowy, za którą byli chwaleni jeszcze w pierwszej połowie, bo widać wyraźnie, że oni czują to, że oni zdają sobie sprawę z tego, że można tutaj zdobyć przynajmniej punkt, ale zawsze wtedy, kiedy trzeba właśnie tak jak teraz w tym przypadku, dobrze zagrać, podać do kolegi, do nogi, bez tego zbędnego biegania, ta piłka gdzieś obija się o nogi przeciwnika i wraca szybko pod bramkę Marcina Jaskółowskiego. Próba pominięcia drugiej linii, ale to należy zwrócić uwagę na to, że wysocy gracze obrony PiS-u nie pozwalają piłkarzom Górnika stworzyć sytuacji pod bramką Świątkowskiego. Paradowski przechwytuje piłkę. Dobry strzał z dystansu Bochni, no ale wiadomo, że jeżeli piłka leci ponad poprzeczkę, nie będzie z tej sytuacji wielkiego zagrożenia. 1-0, a PiS Jędrzychowice za paręnaście minut będzie cieszył się ze zdobycia kompletu punktów. Teraz bardzo ładne zagranie, nie było spalonego, ale Marcin Jaskółowski jest dużo szybszy od Miedwiediewa, który wydaje się jednak być zawodnikiem bardziej. No i tu, proszę Państwa, jest sytuacja taka sama jak w 34 minucie spotkania, gdy czerwoną kartką został ukarany Jarosław Pryk. Sędzia pokazuje faul, ale z tego co widzę, sędzia główny nawet nie zamierzał ukarać przeciwnika. No, proszę Państwa, i właśnie na tym polega ten paradoks tego, co widzieliśmy wcześniej. Ukarał gracza Górnika czerwoną kartką w pierwszej połowie, tuż przed końcem spotkania. Jesteśmy pod bramką APiS-u Jędrzychowice. I jeżeli będą mieli gracze gospodarze odrobinę szczęścia, to nie wiem, zdobędą bramkę wyrównującą. Jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że piłkarze Górnika tutaj byli powstrzymywani przez gości w dokładnie taki sam sposób, jak rywale zakwestionowali decyzję sędziego w pierwszej połowie. A zresztą za tamten faul sędzia liniowy zasugerował, że zawodnik Górnika wtedy był ostatnim obrońcą i został za to ukarany czerwoną kartką. Tu mieliśmy no niemalże kopię tej sytuacji i nie było ani kartki żółtej, ani czerwonej. I dlatego rodzi się pytanie, dlaczego sędziowie każdą jedną sytuację
interpretują na swój własny sposób. ...1-0, kończy się mecz. Druga połowa dużo mniej atrakcyjna jak pierwsza, jednak jest to mecz przede wszystkim walki. No i jak się okazuje, Apis Jędrzychowice nie taki straszny, jak go malują. Jeden, jedyny gol prawdopodobnie rozstrzygnie losy tego spotkania, bo trudno oczekiwać tutaj od sędziego, by pozwolił piłkarzom Górnika na stworzenie więcej niż być może jednej, jedynej sytuacji, po której mogliby zdobyć bramkę wyrównującą. Migalski, w środku mamy dwie dwa, Migalski minął tutaj rywala, jest na piątym metrze, jeszcze jeden zwód, próba strzału po długim słupku, ale proszę zobaczyć, tam było dwóch piłkarzy w okolicach piątego metra i jeszcze jeden na 16 metrze i ma słuszne pretensje Apisu o to, co zrobił zawodnik grający z numerem 7. Damian Migalski tutaj ewidentnie chciał zdobyć bramkę, a według trenera miał przede wszystkim zagrać dla dobra drużyny, podać piłkę do lepiej ustawionego partnera. Mamy jeszcze ostatnią być może próbę Górnika na zmiany losy spotkania. 1-0 to naprawdę jest wynik, który nie odzwierciedla tak do końca losów tego spotkania, bo momentami to Górnik miał więcej szans na zdobycie bramki, szczególnie w tym pierwszym fragmencie spotkania, zanim jeszcze sędzia wyrzucił z boiska Jarka Pryka. Później oczywiście goście meczu dominowali, mieli swoje sytuacje, zdobyli bramkę, na którą złożyło się kilka czynników, ale też trzeba przyznać, że był taki moment, w którym wiele osób podważało decyzję sędziego w momencie zdobytej bramki, twierdząc, że Bochnia był na spalonym i ta bramka nie powinna zostać uznana. Kolejna kontrowersja, która na pewno zostanie zapamiętana, to 45. minuta. Teraz dobre zagranie Świątkowskiego na prawą stronę. Migalski próbuje dobyć do piłki. Złapał ją gdzieś mniej więcej na wysokości 5 metra. Zagrywa teraz jednak tą piłkę do tyłu. Nie gra indywidualnie Miedwiediew i powstrzymany przez obrońców Górnika, którzy no jednak wybijają piłkę na oślep i to nie przyniesie im korzyści bramkowej. I ta 45. minuta sprawiła, że wszyscy mieli tu nadzieję na lepszy wynik w drugiej części spotkania. Okazało się jednak, że Apis Jędrzychowice jest zespołem dojrzalszym, który nie pozwolił Górnikowi na stworzenie kolejnych szans bramkowych. 1-0, skromne zwycięstwo, ale daje 3 punkty gościom, którzy w tym momencie mają 42 punkty i na pewno będą przez jakiś czas jeszcze na pierwszym miejscu w tabeli. Górnik Boguszów Gorce zostaje z 12 punktami w strefie spadkowej. No i cóż, tym razem nie udało się zrobić nic więcej. Zobaczymy, na co stać piłkarzy Górnika w następnej kolejce, którzy będą grać bardzo ważny mecz z Górnikiem Złotoryja 14 kwietnia w sobotę. Mecz na wyjeździe. Apis Jędrzychowice będzie podejmował Sudety Giebułtów. Za uwagę dziękuję. Jakub Zima, Sportowy Wałbrzych oraz realizacja wideo Roman Janiszek. Okazał się zespołem, z którym Górnik nie poradził sobie, przegrał mecz 1-0, choć można było odnieść wrażenie, że przy takiej dyspozycji rywala dzisiaj można było pokusić się o lepszy wynik. Ja myślę, że ta postawa lidera z Jędrzychowic to też wynika z naszej dobrej, agresywnej, waleśnej postawy. Troszkę żałuję, że tak słabe sędziowanie w tym meczu zepsuło to widowisko, bo uważam, że ani pierwszej czerwonej kartki nie powinno być w tym meczu, ani tej drugiej. Także troszeczkę zepsuło to widowisko, te słabe sędziowanie, tak jak mówię. Ja podziękowałem swojej drużynie za ten mecz, za walkę, za pozostawione serce na boisku.
No pokazaliśmy, że jak wszyscy jesteśmy zdrowi i chcemy walczyć, to możemy toczyć równorzędne pojedynki nawet z drużyną, która ma aspiracje do awansu do trzeciej ligi. W pierwszej połowie spotkania był taki moment, gdzie stworzyliście w sumie tak naprawdę pierwszą, jak się później okazało, jedyną groźną sytuację pod bramką rywala. Tam w okolicach 7 metra pod bramką znalazł się Choiński, który no niestety strzelił prosto w bramkarza. Myśli pan, że gdyby wtedy strzelił gola, byłoby to 1-0 dla was, miałoby to szansę na inny los spotkania? Tak, jestem przekonany, że wtedy ten mecz ułożyłby się inaczej. Wojtek Choiński mógł się w tej sytuacji zachować lepiej, jednak na jego usprawiedliwienie powiem, że to jest młody zawodnik, który dopiero, że tak powiem, startuje w piłce dorosłej, w piłce seniorskiej i tak robi chłopak duże postępy, dlatego nie mam też wielkich pretensji do niego o tą sytuację. W sobotę jedziecie do Złotoryi, czego możemy się spodziewać po meczu akurat tam? No ja myślę, że może ten dobry występ mimo wszystko tutaj dzisiaj będzie takim przełamaniem i w końcu zdobędziemy 3 punkty. A uważam, że jesteśmy w stanie z Górnikiem wygrać tam na wyjeździe nawet i wtedy ta sytuacja w tabeli na pewno troszkę by dla nas była lepsza. Dobra, dziękuję. Przed meczem mówił pan, że nie można lekceważyć żadnego rywala. Okazało się, że Górnik tutaj dzisiaj postawił wam bardzo ciężkie warunki. Znaczy, jeśli mam być szczery, to ciężkie warunki to my sobie postawiliśmy. Naprawdę, graliśmy żenująco, jest to najsłabszy nasz mecz w lidze. Wie pan, postawił warunki. Oczywiście chłopaki próbowali, walczyli, no tam tak naprawdę nie stworzyli ani jednej sytuacji, nie umieszczając im, bo wiadomo, grają co mają i tak dalej. No a my no 3 razy sam na sam od połowy z bramkarzem, a padła bramka, która tak naprawdę no stadiony świata, tylko nikt tej akcji nie chciał zagrać tak jak zagrał, bo to ciężko nawet w Lidze Mistrzów taką akcję zagrać, szczególnie na tym boisku. To też oczywiście żadne wytłumaczenie, jedni i drudzy mieli takie same boisko. No jest problem, no jest trochę nierówno, ale to nas broń Boże nie usprawiedliwia. Szczerze mówiąc jestem załamany, no to wyglądało jak mecz, no, nie obrażając piłkarzy A klasy, ale no, to było na tym poziomie. Nigdy nie oceniam sędziów, ale no, znaczy, oczywiście broń Boże nie powiem, że tu ktoś chciał kogoś oszukać, ale poziom sędziowania, no ci chłopcy jeszcze powiedziałem im to uczciwie, muszą się dużo uczyć. No, uważam, że czerwona kartka dla zawodnika Górnika tak samo niezasłużona, bo to było nie na wprost bramki, to nie była sytuacja 100%, on wychodził na bok. Prędzej pierwsza sytuacja, gdzie nawet nie było żółtej, no czerwona dla nas, no to skandal, no chłop wygrywa głowę, bo skoczył wyżej, no okej, okay, gdzieś tam się może otarł o rękę, no ale no to jest naturalne, to takich fauli w meczu jest 300, no nie można mówić, że się ocenia skutek, no bo to tak naprawdę no wejście w ten sposób myśląc, wejście nakładką w kogoś i złamanie sobie nogi, to jest czerwona kartka dla tego, kto nie faulował, no. Tłumaczenie jest dla mnie dramatyczne. Będziemy się odwoływać od tej kartki, dlatego będę prosił o to nagranie, no bo uważam, że ona jest skandalicznie niesłuszna, a to jeszcze nie jest problem jednego meczu tutaj dzisiaj, ale no chłopak nie zagra 2 meczy, jest naprawdę, on by wywiadu dzisiaj nie udzielił, bo mógłby zjeść kamerę za przeproszeniem, no chłopak jest w amoku, chce grać, a tutaj no po takim błędzie 2 meczów przynajmniej nie zagra. Nie dość, że nie grał dzisiaj, to jeszcze 2 następnych nie zagra, bo to jest minimalna kara za czerwoną kartkę, także broń Boże nie chodzi mi o ocenę tych panów sędziów, w sensie, żeby ich tutaj stłamsić, no ale naprawdę dużo nauki przed nimi. No ten mecz walki ich po prostu przerósł. No, najpierw jest chyba 3 kartki za to, że ktoś coś tam powiedział. No, jakbyśmy tak grali i sędziowali, to w każdym meczu byłoby 20 kartek. Tym bardziej, że to nie były jakieś obraźliwe okrzyki i tak dalej. No. Powiem tak, no ja bym chciał, żeby, bo prowadziłem grupy młodzieżowe przez kupę lat i chciałbym, żeby tak sędziowie reagowali na grupach młodzieżowych, z tym się zgadzam, bo tam chłopak w wieku trapkarza czy nawet juniora nie ma prawa przeknąć, ani się tak, no ale no w seniorach nie można tak sędziować, bo no to nam przeszkadza w grze po prostu, jednym i drugim. Oczywiście ja nadal nie mówię, broń Boże, ktoś nam chciał tutaj krzywdę zrobić, tylko to wynikało po prostu z umiejętności sędziów. Tak.